Na drugą kawę zaprasza Ludowa Bar. Mateusz Magdzierz, witam serdecznie. Dzisiaj pora na drugą kawę, a w drugiej kawie Bartosz Małek, dyrektor Opolskiego Festiwalu Gór, trzeciego Opolskiego Festiwalu Gór. Witam serdecznie. Dzień dobry. Trzecia edycja imprezy, która już nam się w Opolu rozpoczęła. Podobno wczoraj zabrakło miejsc na widowni w pierwszym dniu programu imprezy. Tak, zgadza się. Mamy bardzo dobrą frekwencję, jest bardzo duże zainteresowanie. To cieszy. Ale wy nie chodzicie w trakcie tego festiwalu po górach, czy choćby po ściankach, tylko zajmujecie się troszeczkę bardziej teorią, bym powiedział, ale też wspominacie, i tego chyba jest bardzo dużo, bo patrzyłem na program i no, naszpikowany różnymi opowieściami, różnymi spotkaniami, wizytami ciekawych gości. No i tak, i nie. Z tego względu, że dzisiaj od godziny 9 do godziny 13 jest dzień otwarty ścianki wspinaczkowej przy szkole podstawowej numer 11 na Chabrach. Ale tak jak pan mówi, raczej wspominamy i opowiadamy o naszych wyprawach w góry. A jest to wspominać? Oczywiście jest to wspominać. To bardzo proszę przytoczyć kilka ciekawych historii, bo wiem, że to nie jest tylko chodzenie po polskich górach, ale jest to alpinizm i to tych najwyższych lotów, że tak to określę. Tak, zgadza się. Wczoraj mieliśmy okazję gościć Artura Małka, który był uczestnikiem wyprawy na Broad Peak, tej tragicznej wyprawy na Broad Peak, który wspina się i w polskich Tatrach, i w Alpach, i w Himalajach. Jest to bardzo wszechstronny wspinacz. W dniu dzisiejszym będziemy mieć gościć kolejnego himalajstę, Marcina Kaczkana, który również był m.in. na K2, na Nanga Parbat, na Gashen Blumie pierwszym. Więc to już jest bardzo doświadczona osoba. Tak naprawdę nie tylko będziemy mieć doświadczonych wspinaczy czy ludzi gór, bo na przykład dzisiaj również będziemy gościć Przemka Supernaka, opolskiego blogera, który nie jest profesjonalnym wspinaczem czy też sportowcem, a raczej zwykłym turystą. I on opowie nam o swoim trekkingu pod Annapurne w Himalajach. Tak naprawdę program mamy bardzo zróżnicowany, bo oprócz tego właśnie, że będziemy opowiadać o górach i o akcjach górskich, to na przykład dzisiaj odbędzie się spotkanie z Marcinem Świercem, który ma również opolski akcent, bo tutaj studiował. Opowie on o swojej pasji, a jest on mistrzem Polski w biegach górskich, więc tutaj do tej pory było chodzenie po górach, wspinanie się, a Marcin ma zupełnie inną receptę na góry, inny sposób na góry, czyli właśnie biega, co jest w ogóle niepojęte, bo już na przykład chodzenie po tych najwyższych partiach jest to niezwyczajne, prawda? A do tego jeszcze bieganie sprawia, że naprawdę zupełnie inaczej można spojrzeć na góry. Będziemy również rozmawiali na temat wydolności w górach. Dzisiaj naukowcy z Politechniki Opolskiej opowiedzą, jak zachowuje się organizm ludzki w górach, jak reaguje na chorobę wysokościową. No właśnie, bo żeby wejść na 8000 metrów czy 7, to trzeba być troszeczkę do tego przygotowanym. I chciałem zapytać o to, co dla takiego zwykłego, szarego zjadacza chleba, który nagle by sobie postanowił, żeby w góry wejść i to wysoko, musi być takim pierwszym krokiem do tego, żeby już tam w tych górach nie zostać? Przede wszystkim mi się wydaje, że trzeba robić to stopniowo, zaczynać od tych mniejszych gór i powoli piąć się do góry, żeby też nie przesadzić, bo jeżeli osoba niewprawiona pojechałaby teraz na przykład na 7 czy 8 tysięcznik, to mogłoby to się skończyć tragicznie tak naprawdę. Poza tym trzeba przygotować odpowiednio kondycję fizyczną, trzeba też zaklimatyzować się już będąc tam na miejscu.
To nie jest tak, że my wchodzimy od razu na 7 czy 8 tysięcy. Trzeba zdobyć właśnie odpowiednią aklimatyzację i przyzwyczaić organizm do tego powietrza, do tego ciśnienia i do warunków, które nas otaczają. Wspomniał Pan o Broad Peaku i o tragicznej wyprawie. W historii himalaizmu zawsze takie tragiczne momenty to są takie punkty, kiedy padają takie pytania, po co ci ludzie się tam pchają tak wysoko. No to pytanie, co nimi kieruje, jak oni opowiadają, spotykają się podczas festiwalu z gośćmi, to mówią, że idziemy tam tak wysoko i tak ryzykujemy, bo to jest duże ryzyko, bo... To jest pasja tak naprawdę. Człowiek, który raz złapie bakcyla gór, a zwłaszcza tych gór wysokich, po prostu chce do nich wracać. Jest tam pewna wolność, pewne oderwanie od szarego, rzeczywistego świata. Wtedy nie pędzimy. Wiadomo, społeczeństwo teraz wszędzie się śpieszy i ma milion różnych spraw, a tam właśnie można od tego się oderwać i nie myśleć tak naprawdę, tylko trzeba przede wszystkim skupić się na tym, co nas otacza, bo często to jest walka o życie. A to też jest chyba, nawet nie chyba, to jest sport i jest pewna rywalizacja, bo przecież są ekipy z różnych krajów i akurat w tej kategorii polski himalaizm nie ma się czego wstydzić i jest w czołówce i bardzo często wytycza też szlaki dla innych. Tak, zgadza się. Na pewno jest to sport. Niektórzy chodzą w góry dla własnej satysfakcji, a niektórzy właśnie po to, żeby osiągać pewne cele, przełamywać kolejne bariery i zdobywać szczyty. Faktycznie mamy piękną tradycję, jeżeli chodzi o zdobywanie ośmiotysięczników, na przykład Jerzy Kukuczkę, czy Wanda Rutkiewicz, czy Krzysiek Wielicki. A teraz urodziło nam się młode pokolenie, które próbuje nawiązać do tej właśnie pięknej tradycji, bo Adam Bielecki sam w sobie ma predyspozycję do tego, żeby właśnie nawiązać, że tak powiem, walkę z tymi właśnie wynikami, które były kiedyś i osiąga fenomenalne sukcesy. W tym roku będzie starał się zdobyć K2 zimą. Jest to jeden z dwóch szczytów niezdobytych właśnie zimą. Zresztą w tej chwili Tomasz Mackiewicz, który tutaj gościł również w Opolu, próbuje zdobyć Nanga Parbat, czyli drugi z tych dwóch szczytów. Nie jest to tania pasja i nie jest to tani sport. Jak wygląda poszukiwanie, budowanie takich budżetów na takie wyprawy? Niezależnie od tego, czy to jest ośmiotysięcznik, czy to jest na przykład jakaś mniejsza góra, ale jeszcze nie zdobyta, nie spenetrowana, tak jakbyśmy himaliści, tak jakby himaliści chcieli. Wygląda to w ten sposób, że większość tak naprawdę tych środków niestety musimy zdobywać sami, na przykład pożyczając od znajomych, czy zaciągając kredyty, ale robi się taki trend, że właśnie sponsorzy są zainteresowani himalaizmem. Jest to coraz bardziej medialny temat. Do tego jeszcze dochodzą akcje społecznościowe, czyli na przykład portal Polak Potrafi albo inne przedsięwzięcia, gdzie są zbierane pieniądze i gdzie społeczność wspiera właśnie tych swoich bohaterów, bo nie każdy może na przykład iść w góry wysokie, ale każdy kibicuje na przykład Adamowi Bieleckiemu, który właśnie w ten sposób zdobywał pieniądze na swoje wyprawy. Dodatkowo wspinacze coraz bardziej profesjonalizują się, już to nie jest amatorskie działanie, bardziej właśnie ukierunkowane na konkretny cel zaczyna się stawać, a Adam Bielecki nawet ma zamiar założyć firmę, która pomoże mu właśnie w zbieraniu funduszy na jego kolejne wyprawy. Ciekawe, jak reagują panie w banku na hasło kredyt na ośmiotysięcznik. Dziękuję serdecznie za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem Bartosz Małek, III Opolski Festiwal Gór. Dziękuję bardzo. A Państwu dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia.